Podczas letniej przerwy na Partynicach przygotowywano się do drugiej części sezonu, ale także kibicowano Michałowi Rabcewiczowi. Zawodnik miejscowego klubu Aku Thompson na koniu Ranton zajął jednak odległe miejsce w olimpijskiej rywalizacji ujeżdżeniowej na Igrzyskach w Londynie. To nie był najlepszy przejazd Randona, na pewno już lepsze przejazdy widzieliśmy, ale zarówno Michał Rabcewicz, jak i Beata Stremlewia, jak i Kasia nie zrobili błędów i myślę, że te ich przejazdy na pewno trzeba ocenić pozytywnie, mimo tego, że w czołówce światowej na pewno jeszcze nie jesteśmy. Konie i jeźdźcy z Partynic tym razem w lipcu mieli więcej wolnego, bo z powodu modernizacji torów w Sopocie odwołano tradycyjne letnie gonitwy na wybrzeżu. Ta druga część sezonu to część, która przyniesie nam rozstrzygnięcie derbowe, więc myślę, że już ten ósmy dzień pokaże nam, czy rzeczywiście trenerzy te konie do formy doprowadzili. Widząc to, co dzieje się na treningach, śmiem twierdzić, że tak. Ten ósmy dzień wyścigowy to jednak taki dzień, w którym będą biegać głównie konie czystej krwi arabskiej i tylko dwie gonitwy dla koni półkrwi. A ponieważ z końmi jest jak ludźmi, w najbliższą niedzielę na wrocławskim torze można spodziewać się sportowych niespodzianek. Czasami forma tej drugiej części sezonu jest zmienna i zupełnie inna niż w tej pierwszej części. Okazuje się niejednokrotnie, że konie, które w pierwszej części sezonu jeszcze nie doszły do formy, jeszcze się nie liczyły, w tej drugiej części sezonu mają ten tak zwany swój drugi oddech i zaczynają biegać świetnie. Pierwszy po wakacyjnej przerwie dzień wyścigowy rozpocznie się 2 godziny później niż zazwyczaj. Na Partynice zapraszamy w niedzielę od 14:00.